Kochani widzowie, są dwa dni specyficzne w roku na YouTubie w ogóle. Pierwszy dzień to jest oczywiście Święto Bożego Narodzenia, gdzie mniej więcej od godziny 15 wyświetlenia na YouTubie lecą na łeb na szyję. Wydaje mi się, że jest to temat dosyć logiczny do wytłumaczenia, nawet tłumaczyć go nie trzeba, dlaczego tak się dzieje. No ale drugim dniem, kiedy również wyświetlenia szorują dno i właśnie w tym momencie wpuszczam ten materiał, to jest czas Wielkiej Nocy, kiedy to wszyscy rano, tu śniadanko, tu wszystko, tego spotkania z rodzinami i do 17 praktycznie nikt YouTube'a nie ogląda. Więc dziękuję serdecznie, że poświęcacie właśnie ten czas, żeby zobaczyć, co troll wasz przygotował dla was w dzisiejszym materiale. I będzie to materiał też specyficzny, ponieważ w poprzednim tygodniu, kiedy opowiadałem wam o grach moich ulubionych na dwie osoby, to te gry i ten odcinek spotkał się z dużym pasmem komentarzy, szczególnie tych ludzi, którzy twierdzili, że o nie, to jeszcze, to jeszcze, to jeszcze. Słuchajcie, ja tak jak zawsze mówię o grach, które mi się podobają i które lubię, ale niektóre wypada dorzucić do jakiejś listy. I to jest taki sam film, tylko tym razem będę na wniosek wielu osób, które pisały czy komentarze, czy pisały później do mnie prywatnie, będę opowiadał o grach dla jednej, konkretnej osoby. Czasami są to jakieś tytuły ze specjalnym trybem, ale tych akurat jest mniejszość, ale są to również gry, w które ja gram samotnie, na jedną osobę. I po prostu mi się przyjemnie przy nich spędza czas. Jeśli chcecie właśnie o takich grach posłuchać, to serdecznie was zapraszam na film. Herbatki w dłoń i jedziemy z tematem. Zaczynamy od gry, która długo nie pojawiała się już na kanale GameTroll TV i to bardzo proszę, jest teraz cała w swojej cthulhowej postaci, czyli gra pod tytułem Horror Warcam 2 edycja. Czy ja powiedziałem, że dzisiaj będę opowiadał o grach, których czasami nie można kupić lub są bardzo drogie, bo skończyły się nakłady i nikt już nie drukuje? Jak nie, to mówię. I jedną z takich gier jest gra Horror Warcam, której poświęciłem bardzo, bardzo dużo czasu swojego młodszego życia. Bardzo proszę, to jest podstawka, to są dodatki, a to jest jeszcze dodatków, oczywiście tych dodatków mam więcej, jeszcze jakieś małe, jakieś specjalne maty, jakieś kości, no tego mam po prostu dużo. Dlaczego? Ponieważ Horror Warcam bardzo mocno trafił w moje jeszcze rozwijające się planszówkowe serce gracza, kiedy to szukałem czegoś od po prostu, żeby sprawdzić, jak te gry w ogóle działają, co z czym do czego, co się zmieniło po bardzo długiej pauzie, którą miałem od gier planszowych, no i oczywiście padło to na Horror Warcam, no bo wiecie, horror, no bo jakieś stwory, no bo Cthulhu, stwierdziłem, dobra, sobie zagram. Grałem w to bardzo długo, jeszcze wtedy, kiedy mieszkałem u rodziców. Moja mama czasami przychodziła do mnie o 3 nad ranem sprawdzić, czy wszystko ze mną jest ok. No bo wiecie, jakiś póki pół dorosły typ rozkłada sobie grę planszową i sobie tutaj, nie wiem, przeżywa jakieś przygody, jeszcze jakąś dziwną muzykę puszcza, ba, jeszcze czasami jakieś świeczki były, więc szatany tutaj normalnie weszły na ostro. Okazało się, że nie. Po prostu sobie grałem w grę planszową, w której to wcielam się w badacza, który chce uratować Arkham od różnego rodzaju potworów, kultystów, wielkiego przedwiecznego, który jeśli się obudzi, to tak czy inaczej dostaniemy od niego w tył i po prostu przegramy grę. Ale wiecie, wędrówki po tym mieście niesamowicie mnie, znaczy jak powiem, że inspirowały, to będzie bardzo złe słowo, ale w pewnym sensie mnie inspirowały do różnych treści późniejszych, które robiłem na kanale. O, to chyba się troszeczkę obroniłem. I jest to gra, która zawsze bliska memu sercu jest. Bardzo mi się ta gra podoba do dzisiaj i jak mam czasami możliwość, rozkładam sobie i gram sobie sam, bo lubię. Jednak samotne rozgrywki Piotra nie koncentrują się tylko na exitach czy innych tytułach, ale samotne rozgrywki Piotra również koncentrują się wokół takiej gry, która nazywa się Pod Wrogim Niebem, która cały czas uważam, że jest to gra, która jest totalnie niedoceniona, niesprawdzona, nie jakoś ogarnięta szeroko i szkoda, ponieważ Pod Wrogim Niebem jest to taka gra, która odnosi się bezpośrednio do takich gierek, gdzie leci sobie takich komputerowych, komórkowych, gdzie leci sobie jakiś stateczek i wiecie, strzela do różnych rodzaju, nie wiem, potworów, UFO, niepotrzebne skreślić, ponieważ tych wersji i hybryd było cała masa, zbieraliście w międzyczasie coś, dzięki czemu strzelaliście kurde jakimś, nie wiem, rakietą, albo jakimś szerszym promieniem i to jest właśnie to, Pod Wrogim Siebem, nie, siebem, Pod Wrogim Niebem się nazywa i to jest tytuł, który po prostu przenosi tę rozgrywkę na planszę i robi to bardzo dobrze. Mamy kilka plansz, kilka motywów, w które możemy sobie zagrać wersji. Do tego wszystkiego mamy bardzo ładne
wykonanie, dosyć proste, intuicyjne zasady. Rozkładamy, gramy, mamy tą przestrzeń, po której lecimy, jesteśmy tylko my i kosmici, którzy ośmielili się wejść przed lufy naszych dział. Super tytuł. Jak widzicie, wkręcam się nawet mówiąc o tej grze. Pandemic, który nie wiem, czy jeszcze jest w sprzedaży, ale oczywiście na pewno to sprawdzicie, wygooglacie, albo pewnie ja, robiąc listę gier, które mamy w odcinku, i zawsze robię też takie odniesienie, gdzie możecie sobie sprawdzić, ile ta gra najtaniej kosztuje, robiąc wam linka do Ceneo, ale jest to tytuł, w który również, nie powiem, że jakoś tak strasznie często, bo najczęściej gram właśnie w Podwrogim Niebem i w horror w Arkham, ale Star Wars Wojny Klonów również jest to tytuł, który bardzo lubię. Jest to jeden z moich ulubionych pandemików, nawet muszę powiedzieć taką herezję, że Pandemic wersja rzymska, przyjemniej mi się gra w Star Wars Wojny Klonów. Nie wiem, może tutaj Samuel Lee Jackson na jednej stronie jakoś na mnie zadziałał, czy Ewan McGregor, no nie mam pojęcia, ale po prostu mi się w ten tytuł dobrze gra. Jakby ktoś nie wiedział, to mamy oczywiście planszę, na której mamy takie przeniesienie do czasów Wojny Klonów, czyli mamy dobrego Palpatina, dobrego Anakina Skywalkera, który, możemy sobie wybrać różne postaci, plątają się po galaktyce, walczą z droidami, a na końcu mamy do pokonania tego złego. Jeśli wszystko nam się uda, no to oczywiście wygraliśmy. Możemy sobie grać w większym składzie, ponieważ jest to gra kooperacyjna i tutaj nie ma takiego systemu antymondrala, więc właściwie możemy grać sami czy z kimś, jak będziemy komuś mówili, co ma robić. Natomiast jest to tytuł, który bardzo mi siadł jako taka samotna rozgrywka, bo uwielbiam takie przestrzenie kosmiczne przemierzać i walczyć o dobro galaktyki. No co, stary dziad jestem, ale wyobraźnia została. A skoro mówimy o kosmosie, to powiedzmy sobie o takim wielkim, gigantycznym tytule, który naprawdę jest ciężki. Jest to tytuł zwący się ISS Vanguard, czyli jest to gra, która jakieś tam już dawno temu została mi przesłana. Macie recenzję na kanale, możecie sobie to wszystko zobaczyć, poklikać, sprawdzić, z czym to się je. A tutaj rzeczywiście danie jest to duże, ale absolutnie nie ciężko strawne. Otóż w tej grze będziemy wcielali się w kapitana załogi, która została wypuszczona z misją sprawdzenia, co w tym kosmosie się dzieje. Tak można powiedzieć bardzo z grubsza, tłumacząc wam, o co w tej grze chodzi. No i oczywiście mamy sobie ten statek, który przemierza przestrzeń kosmiczną i gra dzieli się na dwa bardzo wyraźne elementy. Mamy takie coś, co się nazywa mapką taktyczną. Mamy taki specjalny zeszycik, gdzie będziemy sobie otwierać i będziemy sobie lądować na konkretnych planetach, i to jest ten element lądowania, ale trzeba uważać, bo samo lądowanie nie jest proste. W międzyczasie możemy sobie wynaleźć nowy taki statek, który będzie nas na planety przesyłał, dzięki czemu możemy zdobyć więcej sprzętu, będzie bezpieczniej, co jest dosyć istotne w tej grze. Zabieramy różnych członków załogi, które w międzyczasie mogą nam też zginąć. I oczywiście jest smutno, ale to w grze zostało optymalizacyjnie potraktowane i też będziemy mieli jakiś profit z tego faktu. Więc dużo rzeczy, wielka galaktyka, mapy, tu się spotykamy, tu będziemy sobie lecieć. To jest druga część gry, ponieważ jedna część to jest właśnie taktyczna, a druga, gdzie mamy taki, wiecie, wielki klaser, w którym będziemy robili sobie pewne rzeczy porządkowe, i to jest druga część gry, czyli nasza sytuacja na statku, czyli rozwijamy pewne rzeczy, rozwijamy pewne umiejętności, sprawdzamy, co nam się udało zabrać, jakieś sekrety udało nam się odkryć, awansują nasze postaci, z niektórymi się żegnamy, no po prostu przebogata gra o eksploracji kosmosu. Jeśli chcielibyście taką eksplorację sobie ogarnąć, to ISS Vanguard jest najlepszym tytułem po prostu, który znam. Świetny, kapitalny, wielowątkowy, dodatkowa historia, którą będziecie poznawać, którą jeśli podejdziecie do gry jeszcze raz, będzie wyglądała może nie zupełnie, ale na pewno inaczej. Wielka gra, czyli ISS. Opowieści z Principii. Boże, jak ja ten tytuł lubię. Chociaż można powiedzieć, że ten tytuł w pewnym sensie jest jednorazowy, ponieważ będzie opowiadał nam pewną historię, która jest zamknięta, ale tak czy inaczej lubię do tej gry wracać. Słuchajcie, Opowieści z Principii, w mojej opinii kolejna niedoceniona gra na polskim rynku. Jest to tytuł, gdzie możecie sobie zobaczyć całkiem fajnie ogarnięte streamy. Jakiś czas temu na kanale GameTroll TV był. Przyjemny, ciekawy, serdecznie do niego odsyłam dla tych wszystkich, którzy pragną większej wiedzy. Ale teraz na krótko powiem, że Opowieści z Principii jest to gra, która ma aplikację
więc to po niektórym może to przeszkadzać. Będziemy również mieli taki schemat trochę ze szczęki lwa, czyli Gloomhaven, czyli jest to gra dosyć prosta do przygotowania. Mamy tutaj taką książeczkę, która będzie scenariuszami i kiedy będziemy sobie to otwierali, to jest nasza plansza, po ułożeniu pewnych postaci, tudzież żetonów, mamy przygotowaną grę. Do tego wszystkiego, przechodząc na kolejne etapy, nasze tutaj baśniowe stwory będą zdobywały doświadczenie, co widoczne oczywiście jest w ich kartach, które będą zdobywać, i te karty będą zamykane w specjalnych pudełkach, dlatego tutaj nasze awanse odbywają się właśnie w ten sposób, że mamy ciekawsze elementy do dobierania w kolejnych turach, dzięki czemu te nasze pewne działania są bardziej skuteczne, zabójcze, ponieważ nie jest to gra, która będzie od walki zupełnie odchodziła. No i oczywiście na końcu wielki BDS, którego trzeba będzie pokonać. Opowieści z Principii bardzo ładnie wykonana, bardzo mi się podoba to miejsce, znaczy miejsce, bardzo mi się podoba wachlarz, paleta kolorów, która w grze została użyta, i za każdym razem, kiedy sobie ją otwieram, to po prostu się uśmiecham, bo jest to ładny, dobry tytuł. Opowieści z Principii. Ale w momencie, kiedy jestem zmęczony troszeczkę paletą barw, kolorów, które do mnie tutaj dochodzą i mnie uderzają po oczach, to biorę sobie taką grę, która jest SOTE, czyli maszyna Turinga, która też ma bardzo ciekawe wykonane pudełeczko. I słuchajcie, jest to gra, która, tak już wiele razy mówiłem, nie chcę się powtarzać, ale się powtórzę, gra, która kompletnie była nie z mojej bajki do momentu, kiedy w tę grę zagrałem. Jest to gra, w której mamy tytułową maszynę Turinga, czyli mamy takie coś, co będziemy tworzyli za pomocą kart, i to coś znajduje się na środku. To jest komputer, któremu w trakcie gry będziemy zadawali pewne pytania za pomocą też odpowiednich kart, i układając później sobie jeszcze inne karty, będziemy otrzymywali odpowiedź, czy jesteśmy blisko pewnej cyferki, czy nie. Dlaczego? Ponieważ w tej grze naszym zadaniem jest odgadnąć pewien kod i ta maszyna ma w tym pomóc, i musimy trochę być ogarnięci z matmą, a dokładnie z zapisem matematycznym, który jest cholernie ważny w tej grze, ale również musimy mieć duży potencjał wyrobionego, logicznego myślenia. W maszynie Turinga jest chyba, nie wiem, 30 parę zagadek, które podzielone są na kilka rodzajów, od takich najprostszych do najtrudniejsze, ale w specjalnej aplikacji, która do tego jest dodana, spoko, to nie jest gra z aplikacją, w aplikacji są po prostu ustawienia, które rozszerzają liczbę kombinacji, bodajże, które musicie odgadnąć, chyba do miliona, więc jak ktoś powie, że to nie jest regrywalny tytuł, to chyba nie o to chodzi. Macie tyle kombinacji, że sporo jest co zgadywać. Maszyna Turinga. Tajemnice Puszczy, czyli ostatnia gra z dzisiejszego zestawienia. Gra, do której też macie taki materiał, bodajże chyba jest to stream, gdzie możecie sobie zobaczyć, jak gra wygląda w praktycznym działaniu. Słuchajcie, jest to tytuł, gdzie będziemy wyruszali pewną ferajną, którą będziemy mogli sobie oczywiście ulepszać, zdobywać dodatkowe przedmioty, awansować, czyli mamy jakiś taki element rozwoju postaci. Będziemy się pamiętali po układanej planszy, co też ma taki dobry element eksploracji, i naszym zadaniem jest odkrycie i oczywiście utłuczenie tego złego bossa, który coś spowodował. Ale ta gra jest o tyle ciekawa, że ona jest bardzo mocno plastyczna, ponieważ ma wiele trybów. Możemy sobie zagrać taki podstawowy, ale do tego podstawowego możemy sobie dodawać kolejne elementy, które zwiększają taki nasz potencjał regrywalny. Poza tym możemy sobie zagrać w tryb kampanii, ponieważ też taki jest możliwy, dzięki czemu gra starcza nam na długo, i muszę przyznać, że jest to taki tytuł, który może długo nie trwa, ale kiedy sobie ułożę już te tak naprawdę zagadkę logiczną, którą muszę rozwiązać, to po prostu jest to miłe, przyjemne, bardzo ładnie wykonane. No i oczywiście wchodzę do jakiejś krainy i staję się bohaterem, dzięki czemu mam satysfakcję, jak wygram, i chęć kolejnej gry, jeśli przegram, co też w grach jest dosyć istotne. Tajemnice Puszczy, też jest to gra dla 1 do 4 graczy, więc jak już ogracie to sami, to będziecie mogli sobie pograć z kimś. Oczywiście można byłoby tutaj dorzucać jeszcze całą masę tytułów, czy Tainted Graila, czy Destiny, jest też kapitalny tytuł, czy różne zagadki logiczne, które są rozprowadzane, czy nawet kostkę Rubika, czy wiele, wiele jeszcze innych tytułów, ale pokazałem Wam te, które są najbliższe mojemu nerdowemu serduszku, i mam nadzieję, że ten film Wam pomoże, i co po niektóre osoby wybiorą sobie to, co ich najbardziej zainteresowało. Jak zwykle zachęcam do pisania w komentarzach, co Wy jeszcze byście dodali jako ciekawą grę dla jednej osoby. Naprawdę sporo osób takich rzeczy w necie szuka. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.